Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie, Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. W polskich mediach pojawiły się dość ciekawe informacje na temat, że Putin miał otrzymać od Zachodu warunki kapitulacji. I jak wskazują te doniesienia, ich źródłem jest brytyjski Daily Mail. I tak na dobrą sprawę można by na tym zakończyć jakiekolwiek dywagacje i rozważania, bo jakby nie patrzeć, jest to tabloid, de facto brukowiec. Niemniej to, co zawierają te warunki, a właściwie czego tyczą i w jaki sposób jest to przedstawione, no, powoduje, że nad paroma ale można się znacząco zastanowić. Sam na Twitterze zaznaczuję co najmniej 10 takich punktów, które wynikają z treści tychże doniesień. Pierwsza kwestia, na którą należy się zastanowić, to same źródło. Tak jak wspominałem, Daily Mail jest tabloidem. Daily Mail swój przekaz opiera na doniesieniach rosyjskiego politologa, profesora Waleria Sobowieja. I już na wstępie można by mieć pewne wątpliwości co do osoby szanownego pana profesora. Jest on przedstawiany tak naprawdę jako znany rosyjski politolog, profesor i dziekan Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Taka kuźnia kadr, jeśli chodzi o dyplomację rosyjską. Istnieje, jeśli dobrze pamiętam, od 1944 roku 1944. Więc ma swoją historię, no i też można popatrzeć, kto tak naprawdę jest, czy kim są jej znani i lubiani, oczywiście w żarcie, absolwenci. Jest tam Ławrow, jest Zacharowa, jest Usmanow, Lebediew, Niemcowa, Gordijewski, a także Szojgu, Ksenia Szojgu, no bo przecież dzieci też się tam pojawiają z tychże znanych i lubianych. Kolejny punkt, o którym trzeba by powiedzieć, nazywałem go kontrolowany przeciek. No, należy się zastanawiać, kto tak naprawdę tę informację do przestrzeni publicznej wpuścił i po co. Bo mając też wątpliwości do samego pana profesora, bo no, jakby nie patrzeć, ważną funkcję w bardzo ważnym ośrodku pełnił, ale też już potrafił parę lat temu mówić, że putinowska Rosja jest tutaj, cytat, absolutnie złem metafizycznym. Jego wypowiedź oczywiście jest trochę dłuższa. Nie wiemy do końca, oczywiście, jak dzisiaj wyglądają jego faktyczne relacje z władzami. Można tutaj też się zastanawiać, czy sam pewne rzeczy wygłasza, czy jest w jakiś sposób sterowany, niezależnie od tego, jakimi motywacjami mógłby się w tym wszystkim kierować. No ale wracamy do tego kontrolowanego przecieku. No, kto mógłby być w ogóle autorem takiego pomysłu? Zachód? Ci niedobrzy w ocenie Rosjan-Anglosasi a może sami Rosjanie, bo jak się okazuje, tak naprawdę każda z tych, nazwijmy to grup, może w tym wszystkim mieć zdecydowanie swój interes. Zachód, czy wspomniani Anglosasi, no mogą próbować przemycać w pewien sposób propozycję dla Putina i jego otoczenia, być może nawet bardziej dla jego otoczenia niż samego Putina. Z drugiej strony to Rosja może też próbować właśnie ten przekaz w drugą stronę kierować. Nie należy też zapominać, że to będą przekazy zarówno do rządów, jak i w pewien sposób do społeczeństw. No, i myślę, że ten element jest dość ważny, ale na pewno jeszcze w paru innych punktach do tego elementu wrócimy, czy to właśnie pewna forma kontrolowanego przecieku tak naprawdę nie jest. Co zawiera oferta kapitulacji, jak to ładnie tak naprawdę nazwano? Po pierwsze, oddanie tak naprawdę wszystkich terytoriów zajętych przez Rosjan obecnie Ukrainie. Poza Krymem. Przy czym Krym miałby być taką strefą zdemilitaryzowaną, rosyjską, ale jednak zdemilitaryzowaną, co wiązałoby się także z usunięciem floty czarnomorskiej. O szczegółach za chwilę. Dalej na granicy ukraińsko-rosyjskiej i ukraińsko-białoruskiej miałaby się pojawić strefa zdemilitaryzowana. Dalej robi się jeszcze ciekawiej, ponieważ w warunkach opisano, że Rosjanie wycofają się z Nadnieszcza. Kolejny z takich ważnych punktów to są gwarancje bezpieczeństwa. Sześć państw ma takie gwarancje Ukrainie udzielić. Kolejnym jest, uprzedzając trochę fakty, chyba budzące jedne z większych kontrowersji, brak zarzutów karnych dla Putina, elit, dowódców itd. za popełnione zbrodnie wojenne. Następny z punktów mówi o tym, że ma być w pewien sposób odroczony czy zamrożony akces. Ukrainy, jeśli chodzi o wstąpienie do NATO, i podobnie w przypadku Krymu, o czym też jeszcze za chwilę. No i jeszcze chciałbym się na koniec też zastanowić, czy jest to faktyczna kapitulacja i czy to wszystko tak naprawdę jest w pewien sposób, mówiąc wprost, sensowne. Wracając do samego początku, status Krymu ma być w pewien sposób zamrożony do, dokładnie do 2029 roku. To też dość ciekawe, że akurat czemu do tego roku? No, krótki rachunek. Mówi tak naprawdę o okresie siedmioletnim. Dlaczego o tym mówię, to jeszcze do tego za parę punktów wrócimy. Niemniej ma się wiązać to z tym, że floty czarnomorskiej na Krymie ma nie być. Ma być to strefa zdemilitaryzowana Krym rosyjski, aczkolwiek bez, mówiąc delikatnie, akcentów wojskowych. Dalej, kolejny ważny punkt, dość ciekawy, mówi o tym, jak wspominałem wcześniej, że granica ukraińsko-rosyjska i ukraińsko-białoruska ma być strefą zdemilitaryzowaną, ale tak nie do końca. Bo mowa jest o tym, że nie ma być tam ciężkiego sprzętu, ciężkiej broni, więc nie mówimy całkowicie o, o strefie, gdzie tak naprawdę broń w ogóle nie funkcjonuje, ale co jest ciekawe. Określono w niej, że ten pas ma mieć 60 mil. No i co najbardziej co najbardziej w tym wszystkim może w pewien sposób zaskakiwać? Dlaczego właśnie wskazano mil, a nie kilometrów? Z jednej strony może to wskazywać właśnie na to, że to Zachód, czy Brytyjczycy z Amerykanami próbują tutaj pewne, pewne rzeczy, jakby sugerować, narzucić. Z drugiej strony, no, można się zastanawiać, czy to Rosjanie nie przemyślili czegoś takiego, wskazując w ten sposób, że to na pewno nie był, na, nie był ich pomysł. Skoro taka strefa, nazwijmy ją zdemilitaryzowana, chociaż nie do końca z tą nazwą mógłbym się zgodzić, to jednak musiałaby podlegać pewnemu nadzorowi. No i pytanie, czy miałby to być nadzór? ONZ. No, wydaje mi się, że tutaj idziemy w stronę chyba trochę innych zmian funkcjonowania świata i chyba ktoś inny tym wszystkim musiałby się zająć, więc jest to dość ciekawe, interesujące i też wiążące się z gwarancjami bezpieczeństwa, o czym za chwilę, bo nie chcę pewnych rzeczy uprzedzać. Następny z punktów mówi o nadnieszczu, o tym, że Rosji w nadnieszczu ma nie być. Ja cały czas podkreślam, że siły rosyjskie tak naprawdę na Naddniestrzu są dość skromne. W dość specyficznym pasie umieszczone, no i de facto nie są jakąś siłą zbrojną, która tak naprawdę cokolwiek mogłaby zrobić. Z informacji medialnych za, za okres, tak naprawdę od lutego tego roku, wiemy doskonale, że i tam żołnierze też się w pewien sposób buntowali, czy obawiali, co będzie dalej, jeżeli dojdzie do zaognienia na początku konfliktu, potem oczywiście wojny. Nie jest to siła, podkreślam, która cokolwiek by zmieniła, bo po prostu tego wojska było, było tam za mało. No i pytanie, czy tak naprawdę dzisiaj, w dzisiejszych też realiach, Rosja potrzebuje utrzymywać tam ten kontyngent, bo jakby nie patrzeć, no lepszą robotę, mimo wszystko, robią agenci wpływu, a w tamtym rejonie już na pewno. Przypominam też, tak naprawdę, w granicach, o granicach jakiego państwa de facto mówimy, a też jedne z ostatnich doniesień mówią o tym, że Rosjanie wymieniali się informacjami, na temat utrzymywania swojego czołowego, wręcz agenta wpływu. Więc można mieć, tak naprawdę, dość spore wątpliwości i zastanawiać się, która ze stron to wszystko inspiruje. Przypomnieć też muszę, że tak naprawdę mówimy o Mołdawii, czyli państwie, które ani nie jest w Unii Europejskiej, ani w NATO, a w pewien sposób, no, w interesie nas wszystkich powinno nam zależeć, aby w tych strukturach też się znalazło, tworząc jednolity. Blok z nami niemniej, nie ukrywajmy, słaba armia, słabe państwo podatne również na rosyjskie wpływy i na pewno wymagające wielu, wielu reform. Kolejny podpunkt, o którym wcześniej już na początku wspominałem, to jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa. To jest też bardzo ciekawe, bo tych gwarancji Ukrainie miałoby udzielać sześć państw. Sześć państw nieznanych z nazwy, a przynajmniej nie podano ich nazw. Więc nie wiemy o, o kogo do końca chodzi. I co ciekawe, to nie mają być gwarancje, mówiąc prosto papierowe, podobne jakie były dawane Ukrainie, kiedy pozbywała się swojego arsenału jądrowego, ale mają to być gwarancje fizyczne. Ma być to de facto sojusz o charakterze obronnym, i udzielającym Ukrainie pomocy militarnej w przypadku, gdyby została ponownie zaatakowana. No i znowu tutaj wątpliwości tak naprawdę się rodzą, bo wracamy znowu do kwestii chociażby zabezpieczenia tej strefy zdemilitaryzowanej, tak? Kto nadzór miał, miałby tutaj pełnić? No, i w przypadku takich gwarancji, no pytanie, gdzie te wojska, które ewentualnie miałyby interweniować, gdzie miałyby być rozlokowane, tak? Czy w Polsce, czy w innych państwach, czy miałyby to być jakieś grupy szybkiego reagowania. I w jaki sposób miałoby to być zorganizowane, bo jeśli w jaki sposób miałyby funkcjonować na miejscu i również właśnie zabezpieczać demilitaryzację tejże strefy, no to jakby nie patrzeć, Rosja musiałaby się tak naprawdę w jakiś sposób zgodzić czy zaakceptować fakt obecności najpewniej wojsk natowskich, nie ukrywajmy, no w miejscu, gdzie tego bardzo, tak naprawdę bardzo mocno nie chciała. Kolejny z podpunktów to brak zarzutów karnych. Mówimy tak naprawdę niestety o zbrodniach wojennych, i jak wspominałem też, no budzi to jedno z większych kontrowersji, kontrowersji takich społecznych, bo jakby nie patrzeć, no jednak wszyscy widzą, co wojska putinowskie, chociaż ja mam dużo wątpliwości, czy nazywać ich wojskiem i żołnierzami, potrafią, potrafią zrobić. I takim podobnym w sumie jakby podpunktem do tego jest to, że świat jako taki zgadza się na pozostanie Putina i jego ekipy u władzy. No i z jednej strony może się to bardzo opinii publicznej i najróżniejszym społeczeństwom bardzo mocno nie podobać. Z drugiej strony pytanie, czy to nie jest tak naprawdę podstęp Zachodu. No bo tego Putina jaki jest, ale jednak znamy, wiemy do czego jest zdolny, a przede wszystkim co robi źle, umówmy się, bo jednak jakby nie patrzeć popełnia bardzo wiele błędów. Tym samym może lepiej, tak naprawdę, właśnie jego ze swoją ekipą zostawić, aby te błędy dalej, dalej mogli popełniać, a no, nie zanosi się, aby też w szybkim czasie zmienił się przede wszystkim i sposób dowodzenia wojskiem, odbudowy, tak naprawdę, potencjału militarnego, który został w pewien sposób, może jest to skrót myślowy, ale jednak no, zniszczony przez stronę ukraińską, przynajmniej znacząco zmniejszony i jak się okazuje, wszelka. Odbudowa i uzupełnienia są dla Rosji wręcz kosmicznym tak naprawdę problemem. Stąd, tak jak wspominałem, no, te pozostawienie putinowskiej ekipy może być no, podstępem. Kolejny z podpunktów, który no, należy tak naprawdę trochę szerzej przedstawić, mówi o tym, że Ukraina zobowiąże się do tego, aby przez 7 lat nie wstępować do NATO. I zwróćcie Państwo uwagę, że znowu mamy ten 2029 rok, znowu mamy ten siedmioletni okres dotyczący wcześniej omawianego podpunktu dotyczącego statusu Krymu, wycofania floty czarnomorskiej i tak naprawdę nie wracania do tematu właśnie statusu nie tylko militarnego, ale że tak się wyrażę, własnościowego czy narodowościowego tegoż Półwyspu. No i wraca, wraca nam właśnie ten temat odroczony na 7 lat. 7 lat, które na pewno nie pozwoli Rosji, tak jak mówiłem, na odbudowanie swojego potencjału, bo to nie jest kwestia na pewno jednej dekady, a, a, a znacząco więcej. Umówmy się, wojska ukraińskie nawet ze sprzętem zachodnim, z którym już się zdążyły obyć, znacząco inaczej dzisiaj dowodzone, bo Rosja też przegapiła tak naprawdę ostatnią dekadę, no nie całą, od kiedy tak naprawdę Krym zielonymi ludzikami zajęła, to tak jak wspomniałem, przegapiony okres przez Rosję, przegapiony również pod tym względem, jak się, jaką transformację tak naprawdę ukraińska armia przeszła, jak to wszystko się zmieniło. Niemniej być może jest te 7 lat wyliczone właśnie na to, aby Ukraina spełniła tak naprawdę warunki do tego, by móc zgłosić się na ochotnika do przystąpienia do tegoż sojuszu. Stąd kwestia Krymu, tutaj jak dla mnie w pewien sposób się pokrywa, bo przypomnijmy, on no nie zmienił jeszcze nikt zasad i państwo aspirujące, czy tak naprawdę wchodzące w sojusz, nie może być w żadnym konflikcie zbrojnym, nie może też mieć żadnych zamrożonych konfliktów i problemów terytorialnych. No już szczególnie umówmy się z Rosją, tak. Więc tutaj, no też by to mogło sugerować, że być może jednak Zachód z tą propozycją wyszedł, ale no, osobiście powiedziałbym, że widzę, widzę pewne pułapki dla Rosji. Kolejny punkt to jest tak naprawdę słowo kapitulacja. Jak dla mnie? No chyba jednak na Kremlu nie przejdzie. Może jest to nazwa trochę robocza. Myślę, że Rosja ostatecznie, czy otoczenie putinowskie, czy sam Putin. Sprzedawałby to jako pewien układ pokojowy, być może ratunek dla świata, że to jednak Rosja ma pewne pomysły i nie chce, aby doszło do światowej samozagłady. I wydaje mi się, że ostatecznie tak naprawdę, tak jak wspomniałem, to chyba nie to określenie, tylko, tylko inne będzie musiało się pojawić. Może jest to rzecz w pewien sposób wtórna, ale jednak wymagająca zastanowienia się. No i. Tak naprawdę, biorąc to wszystko pod uwagę, należałoby się zastanawiać, czy jest to wszystko sensowne, czy, czy może jednak nie chcę powiedzieć, że z tych bzdur, ale z tych jakichś życzeń, oczekiwań ze względu na kryzys, wojnę itd., itd. Ale nie można zapominać jeszcze o paru aspektach. Polska i tak naprawdę inni cały czas się zbroją. Tutaj będzie rzeczą wtórną, czy robimy to mniej, czy bardziej udolnie. Niemniej ściana zachodnia, że tak się wyrażę jednak poczyniła pewne postępy. Bardziej realistycznie wydaje środki na zbrojenia. Putin doskonale sobie zdaje sprawę, że z Zachodem, tak naprawdę, w konfrontacji konwencjonalnej, no niespecjalnie ma szansę, a tym bardziej, gdyby front miał być zdecydowanie, zdecydowanie szerszy. Umówmy się też, że wszyscy w pewien sposób, nazwijmy to trzy strony, są, są wykończone, bo Ukraińcy, mimo. Ostatnich sukcesów, no to jednak, jednak ta wojna ich kosztuje. Mamy kryzys ekonomiczny, mamy problemy z inflacją. Zakończenie, nie chcę powiedzieć, że nagłe, ale jednak zakończenie całej tej sytuacji no, teoretycznie może, może prowadzić do, do tego, że no, może nie od razu to wszystko, te wszystkie problemy znikną, ale jednak będą mniej odczuwalne przez nas wszystkich, tak naprawdę. Jeszcze jedna rzecz, na którą też należy przy okazji zbrojeń zwrócić uwagę, że pojawia się sprzęt, który wcześniej niespecjalnie nawet przez naszych sojuszników chciał być do nas transferowany, przynajmniej też nie w takich ilościach. No tutaj, oczywiście, wiadomo, że na wojnie i zbrojeniach się zarabia, ale jednak pewne zasady rzekłbym, że uległy, uległy zmianie. Należy też oczywiście wziąć pod uwagę, że nie wszystkim koniec kryzysu wojny. Kryzysu ekonomicznego, finansowego czy inflacji jest na rękę, będą pewne ośrodki środowiska, którym oczywiście przynosi to znaczące zyski. I pamiętajmy też o samych Chinach, bo jakby nie patrzeć, no to no ostatnio znowu odgrażają się palcem. Mówią o pewnej wręcz konieczności, czy raczej nastawieniu się na to, że będą musiały tej siły militarnej użyć i jednak. Sytuacja w Ukrainie, zaangażowanie w konflikt z Rosją, no w pewien sposób Zachód absorbuje. Gdyby doszło do pewnej zmiany, nawet nie diametralnej, ale jednak zmiany, no to stawia to de facto Chiny w trochę mniej korzystnej sytuacji i tak wspomniałem, chociażby im też to nie będzie na rękę. Patrząc dalej, co też należy, wydaje mi się te kropki połączyć, to jest kwestia związana z Iranem. Iran się ostatnio chwalił, że jego wojsko wyprodukowało broń hipersoniczną o dość specyficznych parametrach, ale jednocześnie zaraz też poszła informacja, że wstrzyma dostawy broni dla Rosji, więc wydaje się, że Iran też zaczyna w swoją grę grać. Mamy kwestię niby zakończoną dotyczącą programu jądrowego, zbrojeń, militaryzacji de facto z tego programu. Więc może to też tworzyć pewną całość w przypadku gracza, jakim jest Iran, bo jakkolwiek byśmy go nie, interp nie interpretowali, no to jednak przecież graczem na arenie międzynarodowej jest. Graczem, który dzisiaj jednak dla Rosji robi różnicę. Omawiane przeze mnie uzgodnienia miały być tak naprawdę, czy miały swój początek w uzgodnieniach pomiędzy zachodnimi sojusznikami a Kijowem. Kijów oczywiście na te warunki w pewien sposób przystał. Nie wiemy, czy do końca jakby radośniej, czy wszystkie te podpunkty mu się podobały, czy nie, czy do niektórych został trochę mniej lub bardziej namówiony. Ale co ciekawe, mówi się też o tym, że w najbliższym otoczeniu czy w najbliższych kręgach Putina miała być pozytywna reakcja na te propozycje. No i być może to wszystko, co się dzieje na froncie, momentami szukam dobrego słowa. Ale analitycy, zwłaszcza ci, którzy na typowej sztuce wojennej się znają, no mówią o dość nieracjonalnym momentami zachowaniu wojsk, więc może świadczyć to też o tym, że tak naprawdę w pewien sposób wszystkie strony przygotowują się do wdrożenia takiego, no nazwijmy to na razie programu, nie tyle kapitulacji. No ale powstaje kolejne ale. No bo jakby nie patrzeć ostatnie powiedziałbym parodniowe sukcesy też Ukrainy w konta ofersywie na na kierunku wschodnim i trochę południowym, które miały nie mieć miejsca, bo jednak chyba większość analityków najróżniejszych miała wątpliwości i twierdziła, że to się nie uda, że być może nawet Ukraińcy nie ruszą, że to jest pewna gra pozoracja i tak no i teraz pytanie, czy Ukrainie tak naprawdę w taki układ opłaca się wchodzić i chcieliby tego, czy być może jednak liczą na to, że Wschód uda im się odbić, a tym samym też i Krym. No i odpowiedź wcale nie jest taka oczywista, bo z jednej strony ktoś by mógł powiedzieć nie, Ukraińcy tego nie chcą, spróbują, bo jakby nie patrzeć oddają krew, oddają życie za swoją ojczyznę i odnoszą pewne sukcesy, ale trzeba się zawsze zastanawiać co dalej, kiedy wojna się też skończy. No i właśnie ktoś może powiedzieć, nie, 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 Krymu nie oddadzą, bo przecież nie chcieli go do końca, nigdy go nie chcieli oddać, nawet jak został przez Rosję zajęty, a de facto nie opuszczony. No, ale może Ukraina została przekonana do zdecydowanie większej gry, gdzie właśnie ta, zwłaszcza status Krymu i jej wstąpienia do NATO jest w pewien podstępny sposób właśnie zamrożony. Jest ta kwestia pokrywającego się siedmioletniego okresu, dotyczącego i wstąpienia do NATO i, i granic de facto związanych z Krymem, więc można się zastanawiać, czy tutaj Zachód w pewien sposób nie wpuszcza Rosji w pewną pułapkę, ale nie należy też zapominać, że tak jak wspomniałem wcześniej, może się okazać, że autorem tego wszystkiego jest Rosja, która oczywiście będzie próbowała pokazać, że to oczywiście nie, nie, to nie ona inspirowała to wszystko, no, ale może to będzie dla niej taki sposób, na, w pewien, aby, aby wyjść jakoś, jakoś z twarzą. A wiadomo, jak Putin na to wszystko patrzy, i będzie musiał to przekuć też w swój sukces, zwłaszcza przed swoim społeczeństwem. No, bo jakby nie patrzeć, no, straty po stronie rosyjskiej porównywalne, bo to też nie można tego pominąć ze stratami po stronie ukraińskiej, ale jednak w Rosji coraz większe niezadowolenie. Matki, żony, rodziny upominają się o męską część wcieloną do wojska, o ginących bardzo szybko. Ktoś robił badania, także poborowy, który najpierw, poborowy, może nie jest dobrym słowem, ale ten wcielony który trafił do wojska, miał przejść przeszkolenia, to tak naprawdę po rzuceniu na front, no, średnia przeżywalność, że się tak wyrażę, to były, zdaje się, 4 dni, więc około 100 tysięczne straty, no to nie jest mało. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy też pod uwagę, a o czym się zapomina, ludność Ukrainy, ludność Rosji, potencjał, wysok wielkość armii, gospodarkę i tak tak dalej, no to powiedziałbym, że to nie są dwa podmioty, które do końca no, można porównywać. Oczywiście, parametry zawsze znajdziemy takie, które porównać możemy. Niemniej, no to teoretyczna przewaga oczywiście była. Nie wiem, czy dalej jest po stronie rosyjskiej, no bo jak się okazuje, to z tym, że jest, no to można mieć spore wątpliwości. Chciałbym z tym wszystkim zostawić z was trochę samych. Sami zastanówcie się, co to wszystko może oznaczać, które kropki faktycznie należy łączyć, a które nie. Kto w tym wszystkim próbuje coś ugrać? Czy jest to tak naprawdę szansa też dla świata na pewien pokój? Niemniej, czy nie jest to też wstęp do trochę nowego modelu ładu i porządku, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w relacjach międzynarodowych? Bo wspominane właśnie chociażby zabezpieczenie czy nadzór nad takimi strefami zdemilitaryzowanymi, czy w ogóle regionami, może się okazać, że będzie to realizowane. W trochę inny sposób niż działo się to do tej pory. Mam nadzieję, że sprowokuje do samodzielnych przemyśleń, do nie sugerowania się tylko i wyłącznie tym, co możemy przeczytać w mediach, bo tak naprawdę, nieskromnie trochę mówiąc, ja osobiście miałem trochę mieszane uczucia, bo owszem, kolejne redakcje powoływały się na doniesienia Daily Maila. Niemniej nikt tak naprawdę nie skupił się nad tym, co to wszystko może oznaczać. Tak? Opisano kolejne te podpunkty, szerzej, węziej, o których ja dzisiaj wspomniałem, ale nikt się nie zastanawiał nad dlaczego i tak naprawdę nad konsekwencjami, czyli co, co może wydarzyć się w przyszłości. A pamiętajmy, że takie plany i propozycje nie powstają tak po prostu, tylko ktoś na pewno nad tym musiał. Głębiej usiąść i się zastanowić, jak pewne rzeczy przygotować, zaproponować, jakie przyniesie to konsekwencje, jak być może właśnie kogoś wciągnąć pewnego rodzaju pułapkę. Dziękuję serdecznie za ten odcinek. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify. Ail Podcast Google Podcast Anhor a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.